No, moi drodzy, jestem w takim razie z powrotem po tej cutscence, która miała miejsce. Więc w dużym skrócie, Harry i Ron uciekli Fordem Anglią z zakazanego lasu do Hogwartu, gdzie McGonagall poinformowała ich, że był kolejny atak, w zasadzie jeden z najgorszych, dlatego że Hermiona została spetryfikowana, czytając informacje na temat bazyliszka w bibliotece. Ponadto Ginny zaginęła i to jest ten właśnie jeden z gorszych ataków, ponieważ tym razem nie został nikt spetryfikowany, a po prostu uczeń zaginął, więc no, to już znacie ten wątek fabularny z Komnaty Tajemnic na PC-ta. W dużym skrócie będziemy musieli teraz odkryć, gdzie jest Komnata Tajemnic i w ten oto sposób zaczyna się wielki finał gry w tym momencie. I teraz w zasadzie jedyne, co musimy zrobić, ponieważ gra tutaj w przypominajce się zacięła i dalej uważa, że mamy iść za pająkami, co jest dosyć interesujące. Więc teraz musimy po prostu wyczyścić Hogwart ze wszystkich sekretów, jakie mają miejsce tutaj, ponieważ nauczyliśmy się wszystkich czarów, więc w tym momencie możemy wchodzić gdziekolwiek chcemy i rozpocząć wielkie czyszczenie. I tak też zrobimy, zanim zaczniemy główny wątek fabularny. Na przykład przejdziemy sobie właśnie przez tą półkę na książki, ponieważ jak pamiętacie, tędy was jeszcze nie zabierałem do tego miejsca i specjalnie was tędy nie zabierałem, dlatego że potrzebowaliśmy nauki w zasadzie wszystkich czarów, ponieważ tutaj każdy czar się przyda. No dobra, może w sumie bardziej świruję wam tutaj, znaczy świruję was w tym momencie. Ponieważ tak naprawdę musimy znać ten czar Wordimilius, czyli czar, który powoduje, że rzeczy niewidzialne stają się widzialne, jak na przykład platformy itd., itd. Więc między innymi dzięki temu czarowi będziemy mogli dostać się na samą górę, żeby zdobyć kartę czarodziejów. I'm warning you, don't come through here. Go away. Obraz i tak się dla nas otworzył, więc bardzo fajnie. I co? Musimy teraz odpalić dźwignię. Dokładnie tak. Muzyka, która bardzo często nam towarzyszy, jeżeli chodzi o eksplorację Hogwartu w tej grze. No, jak możecie pamiętać z wersji PC-towej, ona leciała w challenge'u. Może mam to na końcu języka, nie Diffindo, tylko leciało w challenge'u u profesora Flitwicka, czyli Skerch, no. W wyzwaniu Skerch ta muzyka bardzo często leciała i nawet ją podkreślałem, że ta muzyka będzie bardzo często lecieć w Komnacie Tajemnic na PS1, w szczególności kiedy będziemy zwiedzali inne zakamarki Hogwartu, jak wyższe piętra, czy właśnie takie oto sekrety, które mają miejsce. I kurczę, czemu ja się tak plączę, cholera jasna. Why is Mr. Potter? I remember you from last year. If you want to get to the floor above, come on through, Mr. Potter. Czy mi się wydaje, czy to jest pierwszy obraz, który dosłownie zwrócił się do nas w jakiś sposób personalnie? No bo zawsze to obrazy zwracają się na zasadzie, że o, to ten młody z Gryffindoru, kurde. A tutaj Mr. Potter? Kurcze pieczone. Interesujący. I przy okazji ten dźwięk, który przed chwilą był, również był w Komnacie Tajemnic na peceta. Całkiem charakterystyczny, creepy dźwięk. No mówię, autentycznie, te dwie gry, te dwa porty są bardzo do siebie zbliżone pod względem udźwiękowienia, tylko wersja na PS1 jest mimo co cichsza. Pod jakim względem cichsza? Już wam przedstawię. Chodzi tu mi bardziej o to, że na przykład jak w Komnacie Tajemnic na PC-cie dużo kompozycji Jeremiego Soula leci prawie że cały czas, tak tutaj ta gra ma momenty ciszy, tak samo jak Kamień Filozoficzny na PSA-1. Co do tego sekretu, jeżeli chodzi o moje jakieś tutaj perypetie, to
Nigdy nie był dla mnie to jakiś uciążliwy secret. No, zawsze mnie to triggerowało, bo mi się wydawało, że ten secret można od razu za pierwszym razem zrobić bez nauki jakiegokolwiek czaru, a tu się okazuje, że po prostu pomyliłem secrety. No to też się tak często zdarza. Niestety musimy to przeżyć. Aczkolwiek cieszę się, że robię tę gierkę po raz drugi na kanale, bo już widzę i słyszę po swoim komentarzu, że ten let's play w mojej opinii wypada 100 razy lepiej niż oryginał. Nie mówię, że oryginał wypadł jakoś super źle, ale no wiemy o co chodzi, że jednak z perspektywy czasu, jak się robi już dosyć długo YouTube'a, no to powiedzmy, że te pierwsze próby nagrania tej gry chociażby lub innych gier, no wiadomo, że zawsze będą wypadały gorzej, bo wtedy nagrywało się z gorszym trochę sprzętem i z tym, co się w zasadzie miało. A ja teraz jakby korzystam z czegoś o wiele lepszego. I możemy przejść przez te drzwi teraz, tak, dokładnie. Ponieważ chciałem przez chwilę przejść przez półkę na książki, ale zapomniałem, że ta półka na książki to jest exit, więc... I teraz możemy rzucić czar Warimilios. Kurde, nigdy nie potrafię wypowiedzieć tego czaru poprawnie. Za każdym razem pewnie to źle wymawiam, no ale no przepraszam, no po prostu mówię to tak, jak ja słyszę. A telewizor mam tak lekko podgłośniony. Montague Knightley. Szczerze nie wiem, kogo żeśmy teraz zdobyli. Dorcas Crispin Kronk, sent to Azkaban for keeping sphinxes in his back garden. A, tego żeśmy zdobyli, dobra. Czyli tutaj nam brakuje jeszcze jednej karty i tam trzy z srebrnych kart. Tak, ponieważ mamy te... To są złote, tak? Czy które? Tak, to są złote i srebrne, czyli my tylko tutaj zbieramy złote i srebrne karty. Okej. Warto wiedzieć. Graficznie ogólnie też ta sekcja się bardzo ładnie prezentuje. Kurczę pieczone, ale one szybko znikają, te platformy. O Boże. Swoją drogą, jeżeli chodzi o ten dźwięk otwierania drzwi. No właśnie ten. To w wersji amerykańskiej, tak jak w Kamieniu Filozoficznym, ten dźwięk jest troszeczkę szybszy. Nie wiem dlaczego w ogóle zrobili coś takiego pomiędzy amerykańską a europejską wersją. Ale okej, okay, powiedzmy, że nie będę wnikał w to, okej? Okay? No dobra, tak więc lecimy teraz właśnie w tę stronę, czyli powiedzmy do profesora Lockharta, znaczy biura profesora Lockharta, ale jeszcze nie robimy tego finałowego wątku, finałowego aktu gry, ponieważ żeby zrobić finałowy akt gry, no to najpierw będziemy musieli wyczyścić cały Hogwart. A żeby wyczyścić cały Hogwart, wypadałoby wejść tutaj, ponieważ tutaj będziemy mieli ostatni secret. W Hogwarcie. Dokładnie tak. Ostatni secret w Hogwarcie. I jest to poziom, w którym po prostu lecimy, gnamy przed siebie, żeby zebrać właśnie wszystkie te fasolki plus kartę, która jak widzieliście była po naszej lewej stronie. I to jest bardzo przyjemny secret. Bo jedyne co tutaj potrzebowaliśmy oczywiście, żeby dostać się do tego sekretu, to nauki tego ostatniego czaru z niewidzialnymi platformami, ponieważ jak widzicie tutaj jest blokada. Aczkolwiek zanim przeskoczymy tam dalej, to myślę, że tak w ramach po prostu samego wyczyszczenia to zbierzmy te fasolki, żeby po prostu nie było, że coś żeśmy zostawili, bo później ja dostanę po głowie, że okej, okay, dobra. Mimo, że już masz wszystko, co chciałeś zabrać, to jednak, no, fasolki mógłbyś też zabrać. Tak dla zasady. I swoją drogą mamy tutaj... mamy tutaj właśnie symbole Gryffindoru oraz Ravenclaw. Co jest bardzo ciekawe. Bo to tak, jakbyśmy byli na terenie Ravenclaw. O, niewidzialna platforma, która nas zabierze, raczej stolik niewidzialny. I tu będzie zaraz karta. Bardzo ciekawe zresztą miejsce, nie będę tego ukrywał. 621 fasolek. Moi drodzy, to jest ostatni port, w którym będziemy mieli taką ilość fasolek, bo w następnym porcie i zarazem ostatnim Komnaty Tajemnic z tego maratonu, to nie będę ukrywał, ale liczba fasolek będzie miała swoje ograniczenie z jakiegoś powodu.
I teraz dowiedzmy się, kto to będzie. Daisy Dodderidge. Daisy Dobrycz, tak? Chyba dobrze zrozumiałem. Daisy Dodderidge, first landlady of the Leaky Cauldron. Dokładnie. To właśnie była ona, więc teraz możemy przejść przez półkę na książki i pójść do pokoju wspólnego. No dokładnie, jesteśmy teraz właśnie w pokoju wspólnym Gryffindorów. Nie, to jeszcze nie jest dormitorium, bo dormitorium zupełnie gdzie indziej jest. I teraz przejdźmy właśnie przez ten posąg. Ponieważ tutaj mamy secret z trzema ostatnimi kartami. No, tak to właśnie się mniej więcej prezentuje, moi drodzy. Tak więc pójdźmy sobie w tę stronę, dlatego że wyżej mamy portrety, do których będziemy musieli się dostać. I żeby zdobyć te trzy ostatnie karty, będziemy musieli wziąć udział w turnieju, jeżeli chodzi o rzucanie czarów. I zacznijmy sobie od tej strony, czemu by nie? Dokładnie tak, jedziemy z koksem. So you have found me, the Hufflepuff Wizard Dueling Champion. There's no way I'm going to let a Gryffindor student beat me. Come on, let's duel. Get ready. Duel. I jedziemy z koksem, proszę państwa. Mamy teraz właśnie pojedynek z Hufflepuffem. Można by powiedzieć, że to jest właśnie ten klub pojedynków z wersji PC-towej, o którym wcześniej już wspominałem i który również był w wersji PS1-kowej. Aczkolwiek to bardziej jest tutaj turniej już z rzucaniem czarów. Raczej turniej pojedynków, bardziej bym powiedział. Turniej pojedynków? Nie wiem w sumie, nawet nie wiem jak to szczerze powiedziawszy określić, bo to raczej wątpię, że to jest klub pojedynków w tym momencie akurat. Jak widzicie, ten uczeń z Hufflepuffu no troszeczkę się nie postarał. Tak samo jak zresztą Ravenclaw się nie postarał, bo jak pamiętacie z wersji PC-towej, to no oni sami nawet przyznali, że no lepsze to niż żeby byli oni ostatni, no nie? Tak więc no trochę szkoda mi jest tych domów osobiście, bo uważam, że jeżeli chodzi o Hufflepuff i Ravenclaw, to są takie trochę najbardziej poszkodowane i memiczne domy pod tym względem. Bo no wszyscy się z nich śmieją, nie oszukujmy się. To tylko tak Gryffindor i Slytherin to są właśnie takie domy, które jakkolwiek stanowią zagrożenie potencjalne dla innych domów. Bo to one są dosyć takimi potężnymi domami. Nie oszukujmy się. Można oczywiście mówić, że w Slytherinie to są większość buraków, ale no nie oszukujmy się, to jest raczej dom, w którym no nie ma tutaj aż takich słabiaków jak w przypadku Pufonów czy Ravenclaw. A Pufoni to jest Hufflepuff. Dla osób niewiedzących, bo to tak się mówi w wersji polskiej na dom Hufflepuff. No i oberwał. Expelliarmus! Ow! Wow! Good shot! Blimey, Harry, you won! And look what you've done to my wand! Here, have this famous Witches and Wizards card. You deserve it. Helga Hufflepuff. Zawsze mam ciarki na plecach, że coś się może zbagować. Ale na szczęście się nie zbagowało. Congratulations, young man. Quite a feat, let me assure you, beating the Hufflepuff dueling champion. Tak, i żeśmy zdobyli Helgę Hufflepuff, czyli reprezentantkę tego właśnie domu. Nawet możemy ją zaraz zobaczyć w Folio Magii. Helga Adelbert Helga Hufflepuff, Hogwarts co-founder, gave her name to a Hogwarts house. Tak, czyli dosłownie innymi słowy,
jeden z domów nosi jej nazwisko. Jeden z czterech domów. Tak więc tutaj prawdopodobnie będzie Ravenclaw albo Slytherin, więc będziemy mieli Salazara Slytheryna i Rowena Ravenclaw, czyli będzie po raz kolejny, kolejna karta, w której będzie mówione, że jeden z czterech domów nosi jej nazwisko lub jego nazwisko. I expect this is the last I'll see you alive. Szkoda tylko, że to jest jeden i ten sam koleś, który zwracał się do nas panie Potter, ale no już mniejsza z tym. Nie będę się czepiał. Well, 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 Harry Potter. So, you've made it this far. I am the Slytherin Wizard Dueling Champion. You are courageous indeed to dare to come here. Come on, let's duel. Get ready. Duel! Nie wiem czemu mam wrażenie, że wszyscy dosłownie ze Slytherinu patrzą na Pottera jak z taką właśnie pogardą, tak jak właśnie to robi Malfoy, no nie? Autentycznie, mi się wydaje, że oni wszyscy patrzą na Pottera z pogardą. Ale to może mi się źle wydawać, oczywiście. Co nie zmienia faktu, że arena z tym, z właśnie tym uczniem jest całkiem ładnie wyglądająca. Plus na dodatek jest strasznie mała, dzięki czemu łatwo można go pokonać. No bo nie oszukujmy się, mamy tylko drogę na wprost i do tyłu możemy. His class there. Potter responds well. No i po nim. To było bardzo szybkie. Expelliarmus! Oh, you beat me! Oh, the shame of it. I'll never be able to hold my head up in polite society again. I suppose I'd better give you a famous witches and wizards card then. Here, have this one. I've got another like it anyway. Salazar Slytherin. Jest i on, Salazar Slytherin. Well, I expect this is the last I'll see you alive. Myślałem, że on coś powie. Boże święty, wyjdź mi stąd. Chcę stąd wyjść. Ja nie chciałem się, ja myślałem, że on coś fajnego powie, ale tylko dowiedziałem się, że zdobyliśmy Salazara Slytheryna. No, proszę, wejdź stąd, wyjdź. No dobrze, moi drodzy, jako że jestem cymbał, no to myślałem przez chwilę, że się kurde portret do mnie odezwie, a się nie odezwał. No to co, czas na ostatni portret, który tutaj na nas czeka. Come on through, foolish Gryffindor. A w Kamieniu Filozoficznym ten portret miał męski głos z jakiegoś powodu. Nie kumam, nie rozumiem. Welcome, Harry Potter, to the Ravenclaw Dueling Arena. I am the Ravenclaw Wizard Dueling Champion. I hear you're a tough competitor, but let me warn you, young Harry, very few have ever defeated me. Come on, let's duel. Get ready. Duel! Ej, ale muzyka, która zleciała w trakcie
tej cutscenki, zanim ten chłopak się odezwał, była też całkiem fajna. Zresztą niejednokrotnie podkreślałem, że ta muzyka to są diabelskie te sidła, no nie? No i to jest Ravenclaw, czyli chyba no, najżałośniejszy z najżałośniejszych domów. I to ze względu na poziom trudności tej areny. Gdzie możecie zobaczyć zresztą, że no nie oszukujmy się, ale no nie jest to jakiś zbytnio mocny challenge, w szczególności, że Ravenclaw no jest najniżej w hierarchii, zaraz obok Hufflepuffu. Co prawda okej, oberwać mogę, ale nie sprawia mi on jakiegoś większego problemu. I kurde, mogliby się jakoś przedstawić ci uczniowie z tych innych domów, na przykład, nie wiem, on może, nie wiem, się Piotr nazywać. Czemu się nie przedstawi, że siema, jestem Piotrek, reprezentuję Ravenclaw. Albo siema, jestem Eustachy, reprezentuję, kurde, Slytherin. Albo nie wiem, siema, jestem, kurde, nie wiem, siema, jestem Przygłup number one, reprezentuję Hufflepuff. No, no wiecie, o co chodzi, kurcze. No mogliby jakoś, nie wiem, się nazywać. Albo siema, jestem Justin. Z tej strony oczywiście największy prankster w dziejach YouTube'a. A to mój dom Hufflepuff. No i zaraz będzie po temacie, no nie? Proszę bardzo. Szybko poszło. Nie oszukujmy się. Wow, you beat me, Harry. And look out, here goes my wand. You're not bad, are you? Here, have this famous witches and wizards card. Rowena Ravenclaw. Okej, okay. Nie chcę się odezwać, trudno, ja nie będę nikogo zmuszał do rozmowy, tak więc możemy stąd w takim razie iść. Znaczy, no może nie do końca stąd iść, bo jeszcze tutaj mamy na prawo pewne pomieszczenie, które, a pokażę wam. Mam inną rzecz na bonusowy odcinek, bo się okazuje, że jeden bonusowy odcinek powstanie z tej serii. To od razu wam mogę powiedzieć, tak troszeczkę zaspoilerować. Warto szybko się tutaj wspiąć, ponieważ te platformy, no jak ta platforma może za chwileczkę wrócić na swoją właśnie do swojego pierwotnego stanu i mogę nie zdążyć dostać się na drugą stronę, aczkolwiek mam nadzieję, że zdążę. No, szybko przyszło, łatwo poszło i w ogóle bardzo ciekawy wygląd tych drzwi. Jest, takie ogromne się wydają te drzwi. Bardzo ogromne. I witam was w opuszczonej bibliotece, w sumie, no nie? Więc teraz zobaczmy, co będzie w tej książce. Musimy otworzyć tę książkę, żeby zobaczyć, co tam jest w środku. Harry Potter. Ron Weasley. Hermione Granger. Draco Malfoy. Albus Dumbledore. Hagrid. Gilderoy Lockhart. Madame Hooch. Professor McGonagall. Professor Sprout. Professor Snape. Gytrash. Hagrid's hut. Basilisk. Chamber of Secrets. Herbology Greenhouse.
Aragog's pit lair. An imp. Filch. Moaning Myrtle. Nearly headless Nick. Harry's bedroom at Privet Drive. Ford Anglia. Gnome. Fawkes the Phoenix. A Fumos Bat Flamer. A Puffer Pod. Quidditch Player. Aragog's Lair. Tom Riddle. Troll Bridge, Forbidden Forest. Arthur Weasley's Automatic Washing Machine. Tak, postanowiłem być przez ten czas cały czas cicho, dlatego że chciałem na spokojnie poprzeglądać sobie ten album z tej książki. Jak widzieliście, mieliśmy dosłownie wszystkich wymienionych tutaj. I mała dygresja mnie tutaj naszła, bo pamiętacie Komnatę Tajemnic na PC-ta, czyli poprzedni let's play z tego maratonu? Na pewno pamiętacie. I pamiętacie, jak zwróciłem uwagę na to, że w jakiś dziwny sposób nie było tutaj czaru... Znaczy w tamtej wersji nie było czaru Incendio? Patrzcie, Incendio tutaj powraca, ale z kolei w tej części nie mamy... W tej wersji, w tym porcie, nie mamy tutaj czaru Lumos. Nie ma tych gargulców, na których możemy rzucić Lumos i przejść przez niewidzialne zakamarki, przez niewidzialne ściany, czy tam różne inne pomieszczenia. Więc czy to oznacza, że Worry Milius, czyli ten czar, który sprawia, że niewidzialne obiekty stają się widzialne, to chcecie mi powiedzieć, że ten czar zastąpia nam Lumos w tej grze? No chyba tak, tak mi się wydaje. No bo nie znam innego wytłumaczenia. Trochę szkoda, że Lumosu nie ma. No ale z kolei mamy w tej wersji Incendio, które zostało zapomniane, zostało zastąpione przez Defindo, więc... Nie rozumiem. Każda inna wersja Harry'ego Pottera przedstawia zupełnie co innego. To jest chore, cholera jasna. Ale dobra. Teraz w tym momencie zrobię cięcie i będziemy się widzieć przed biurem profesora Lockharta, dlatego że w tym momencie, moi drodzy, zaczynamy wielki finał gry. Dzisiaj kończymy sobie tę gierkę. Dzisiaj, czyli mam na myśli 18 kwietnia, godzina 17:53. I można by powiedzieć, że to jest trochę takie święta i po świętach, bo dzisiaj jest ostatni dzień świąt, a jako że nagrywam to teraz i to jest jedyne nagranie, które będę nagrywał dzisiaj, to można by powiedzieć, że święta i po świętach. Tak tylko mogę od siebie powiedzieć. Dobra.